No witajcie, mam taką możliwość, bo trafiła się rzecz taka, że jest straszna ulewa we Włoszech. Spróbuję wam pokazać, może coś zobaczycie, aczkolwiek no nie wiem, czy będzie widać. Myślę, że będzie widać, to jest gaszę światło w kabinie, więc zobaczycie, jak we Włoszech deszcz pada. Zobaczcie, wszystko, zabudki stają, nie da się jechać, troszeczkę grzmi, sprzeciwka jeszcze lecę małuta, ale jak widzicie, już wszystko staje na autostradzie. Dopiero ta burza się zaczyna, także podejrzewam, że będzie wesoło tutaj. Myślałem, że będę stał spokojnie, zrobię sobie kolację. No ale jak widzicie sami, no za spokojnie się nie zrobiło. Jednak tam dalej jeszcze bardziej muci. To dopiero się po prostu ta ulewa zaczęła. Jakbyście chcieli zobaczyć to przez szybę, może coś będzie widać, ale... O, ładnie. Daje szadu ładnie. Można zobaczyć, jak to wygląda. Włoska burza. To się różni bardzo od polskiej. Ale myślę, że różnica jest dość znaczna. Ludzie tu dojeżdżają jeden po drugim, bo się boją jednak ulewy. Ciężarówki idą, uciekają przed chmurą, która idzie pod Wenecji w stronę Palma Nowa. Całej tej ulewy wam nie będę nagrywał, to nie ma sensu, ale jeżeli zacznie mocniej padać, to wrócimy do nagrania, powiem wam. Odważniejszy pojechali. A czy to tak się przejaśnia, to nie wiem. No dobrze, jak zauważyliście, jesteśmy już po pracy, więc możemy sobie odpocząć teraz, zobaczymy, co się będzie działo dalej, tak jak powiedziałem, bo tu się nie zanosi, żeby to przestało padać, aczkolwiek dobrze, że mamy teraz pauzę. No niestety wyszło na bujące, jak to się w pospolicie mówi. No ale tu jest może też bezpiecznie, bo z daleka od drzew. Raczej nic nam nie powinno spaść na samochód. Tak myślę. Także pozdrawiam i zachęcam do komentowania.